Miło nam jest, że dzisiejsza uroczystość jest w naszym województwie. Jesteśmy drugim województwem w kraju, który taką umowę podpisuje na świadczenie usług przewozowych na rok 2015. Tak? Ta oferta na rok 2015 jest szersza o 100 tysięcy pociągów kilometrów w stosunku do roku bieżącego. No, kwota pieniędzy to jest oczywiście właściwie porównywalna jak w ubiegłym roku o wskaźnik inflacji, czyli jest to około 49 milionów złotych. No, cieszymy się, że do takiego podpisania umowy dochodzi, czyli nasi mieszkańcy do świadczenia usług w tym podstawowym zakresie, jeżeli chodzi o przewozy kolejowe, to świadczenie po prostu będzie realizowane. Zanim przejdziemy do podpisania tej umowy, poproszę pana marszałka Jacka Protasa o zabranie głosu. Później już nie można wiedząc, że tematyka przewozów kolejowych, oczywiście w naszym przypadku przez spółkę przewozy regionalne, jest przedmiotem dużego zainteresowania społecznego. W związku z tym chcemy na bieżąco przekazać informacje o tym, co nas czeka w najbliższych miesiącach i latach. I jest to doskonała okazja, bowiem jest z nami pan prezes spółki przewozy regionalne. Myślę, że tutaj wykorzystacie tą okazję do tego, żeby pana prezesa również popytać trochę o przyszłość. Ja bym w tej materii rozróżnił trzy podstawowe tematy. Pierwszy temat to jest infrastruktura, po której będziemy pasażerów wozić. Jak wszyscy wiemy, ta infrastruktura w kraju i również w naszym regionie jest w złym stanie. I w związku z tym w ostatnich latach sporo prac, ale również zabiegów o to, żeby realizować plan modernizacji linii kolejowych w naszym regionie. Jak państwo wiecie, na ukończeniu jest modernizacja linii kolejowej, która łączy generalnie biorąc Warszawę z Gdynią, z przebiegiem w naszym regionie. To jest ta jedna z najszybszych linii, więc mamy nadzieję też, że to połączenie Warszawy z miastami naszego regionu, szczególnie z Olsztynem, już niedługo będzie się odbywało w przyzwoitym tempie i w przyzwoitych warunkach. Ale oprócz tego oczywiście inwestycja, która została praktycznie zakończona, mianowicie z Regionalnego Programu Operacyjnego modernizacja linii Olsztyn-Szczytno. No i w tej chwili będzie realizowana jeszcze dowiązanie do lotniska w Szymanach, czyli ta taka bocznica nazwijmy. Natomiast ten stan faktyczny nas nie zadowala. My uważamy, że potrzebne są kolejne inwestycje i w związku z tym mamy już domówione z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju i właściwie również z PLK kolejne przedsięwzięcia finansowane z różnych źródeł, a mianowicie z programu Infrastruktura i Środowisko, modernizacja linii wraz z elektryfikacją Korsze-Ełk, z programu Rozwój Polski Wschodniej, modernizacja linii Szczytno-Ełk, czyli przedłużenie tego, co wykonaliśmy do tej pory, jak również modernizacja linii Działdowo-Olsztyn. I z Regionalnego Programu Operacyjnego modernizacja linii Olsztyn-Braniewo. Tu oczywiście, jak się państwo domyślacie, z podtekstem naszych przyjaciół i połączeniem z obwodem kaliningradzkim, z samym Kaliningradem, bowiem chcielibyśmy, żeby również w stronę Olsztyna te szybkie połączenia kolejowe funkcjonowały. Jak wiecie, również cały czas rozmawiamy z kolejami kaliningradzkimi, z rosyjskimi, ażeby te połączenia, no, tych połączeń było jak najwięcej, chociaż idzie to, powiem szczerze, z różnymi oporami, ale już się nauczyliśmy, że z Rosjanami trzeba pomalutku i w końcu, mam nadzieję, dopniemy celu, zwłaszcza, że w najbliższych latach zmodernizujemy tą linię. To jest jakby jedna część, czyli zadbanie o to, żebyśmy mieli po czym jeździć. Druga część to jest zadbanie o tym, żeby miał kto pod
przewozić pasażerów. I tutaj powiem otwarcie, że jesteśmy jednym z tych regionów, który jest zainteresowany restrukturyzacją i dalszym funkcjonowaniem spółki Przewozy Regionalne. O tym, jak ta spółka będzie funkcjonowała w najbliższym czasie, to ja nie będę mówił, jak Państwo będziecie mieli ochotę, pewnie tak, to popytacie Pana Prezesa. Ale jeszcze raz powtórzę, najważniejsze to jest, bowiem wiecie, że niektóre województwa postanowiły działać na własną rękę, regulując własne spółki z różnym skutkiem i z różnymi perypetiami. Natomiast jest praktycznie, można powiedzieć, połowa województw, która chce utrzymania funkcjonowania spółki. Oczywiście są to zagadnienia każdorazowo jak najlepszej siatki połączeń w naszym regionie. I tutaj powiem tak, że mamy podpisane porozumienia z województwem mazowieckim, podlaskim i pomorskim o wzajemnych relacjach po to, żeby nie, te połączenia były płynne, tak? Żeby nie trzeba było, powiedzmy sobie, przesiadać się na granicy, mówiąc kolokwialnie. Jest pewien problem z województwem kujawsko-pomorskim, ale Pan Prezes mnie poinformował, że dzisiaj właśnie, że sobie z tym problemem powinien poradzić. W związku z tym nie będzie braku, nie powinno być braku spójności. Po drugie, rzeczywiście, tak jak tutaj Pan Dyrektor już powiedział, ta siatka połączeń pozostanie zbliżona do tej, która funkcjonowała wcześniej, więc ilość pociągokilometrów na podobnym poziomie co poprzednio. Kwota, jak Państwo wiecie, 49 milionów złotych. I też chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że w związku z tym, że jesteśmy zainteresowani funkcjonowaniem spółki Przewozy Regionalne, to chcielibyśmy również powierzać tej naszej spółce, której jesteśmy współwłaścicielem, właśnie obsługiwanie tych połączeń w naszym regionie. I ostatni problem, powiedziałem, że trzy, ale dokładam ten czwarty chyba, to jeszcze Tabor. Jak Państwo wiecie, w ostatnich latach kupujemy systematycznie szynobusy i oddajemy w użytkowanie w spółce Przewozy Regionalne. Są plany dalszego działania. Niemniej jednak uważamy, że po restrukturyzacji to spółka sama powinna sięgnąć po takie poważne zakupy, żeby Tabor wymienić. Właściwie można powiedzieć po 80%, bo tego się nadaje. Tak widzimy przyszłość funkcjonowania tych przewozów kolejowych w naszym regionie. Dzisiaj podpiszemy umowę, dzięki czemu Pan Prezes będzie miał bezpieczną sytuację, jeśli chodzi o dochody i pracę w roku 2015. Ja Panu Prezesowi od razu życzę, żeby Pan miał tylko takie problemy jak z województwem warmińsko-mazurskim w innych regionach, bo jest szansa, że ta spółka rzeczywiście będzie funkcjonowała należycie. Spokojnie nie będą utrzymane i żadnych wycinania ruchów czy relacji nie przewidujemy. Chyba że będą to pewnego rodzaju korekty ze względu na przykład na małą ilość pasażerów. Dziękuję. Panie Prezesie. Ja proszę Państwa, bardzo mi miło być tutaj dzisiaj z Państwem i móc podziękować za Państwa pośrednictwem samorządowi województwa, Panu Marszałkowi, Panom Marszałkom za to, że tak szybko zdecydowali o ogłoszeniu przetargu i całą tą procedurę skutecznie przeprowadzili, wybierając naszą ofertę. Mogę powiedzieć, że taka właśnie polityka stanowi dla mnie wyraz dbałości o interesy pasażerów, bo jak wiadomo, to chodzi nam wszystkim o to, żeby ci pasażerowie czuli jakość i czuli poprawę tej jakości i czuli wartość dodaną z tej pracy, którą wykonujemy. A takie powierzenie w wyniku przetargu wczesne daje nam możliwość do tego, żebyśmy po prostu dobrze się zorganizowali i zapewnili tą stabilną
powtarzalną usługę, jaką jest praca przewozowa przewozów regionalnych na Warmii i Mazurach. To dzięki panu marszałkowi, władzom samorządu wojewódzkiego, my po prostu możemy lepiej zaspokajać potrzeby mieszkańców w sferze przewozów regionalnych. No i zakładam, że model tutaj wypracowany będzie mógł pomagać nam także w innych województwach, tak żeby spółka po trudnym okresie restrukturyzacji no, była w stanie realizować świadomie politykę inwestycyjną prowadzącą do tego, aby to, co najbardziej czuje pasażer, czyli ten tabor, punktualnie i czysto jeżdżący dostarczał tą usługę lepszej jakości. Okres jest dla firmy trudny, ponieważ jak Państwo wiecie, głównym problemem są historyczne długi, z jakimi spółka no, na co dzień musi sobie radzić, z ich obsługą. I to praktycznie zabiera możliwości prowadzenia jakiejś świadomej polityki inwestycyjnej i uzyskania finansowania dla projektów związanych z wymianą taboru. Operator, organizator to jest jeszcze operator, jest też chciałem prosić. Sprawnie, bezpiecznie i wygodnie. Dziękuję bardzo.